Cześć, Rokan z tej strony, witam was serdecznie. Lecimy dalej. Jakiś rytualik do zrobienia. Well, most likely a lot. The blood troll women are in charge of the war parties, so you will need to look like one. Trust me. This will work. There. You have the spirit of a blood troll within you. The magic will transform you when you get near their village. Starmos. Gdzieś ty jesteś? Pewnie po zewnętrznej stronie ściany. No cóż. To jest w ogóle, o tym mówiłem w ostatnim odcinku, że czuję się w grze, którą znam bardzo dobrze, obcy. Ale prawda jest taka, że generalnie rozumiem wszystkie mechaniki, rozumiem wszystko, co się w tej grze dzieje, tak czy siak. Bez wysiłku. I jak spytam na przykład znajomego, co się pozmieniało, mi wytłumaczy. Wiem, o co pytać. I wiem, co zrobić z odpowiedziami, które dostanę. I to mi, że tak powiem, wystarczy, tak? Natomiast no siłą rzeczy ta gra przeszła gigantyczne zmiany, ale też ja nie powinienem się jakoś masakrycznie spinać z tego powodu, bo no kurczę, nie było mnie tu 8 lat tak naprawdę. 8 długich lat. No worries, my friend. Once you get near the camp, you will be transformed into one of them. But 8 długich lat. This disguise is not perfect. A tam jeszcze mam quest dodany. A czy ja się mogę tam bryknąć na jakimś momencie? Mogę. No to się przylecimy. A jak na szybko, sorry. Więc z jednej strony jestem taki ból po stracie, bo to nie jest ta gra, którą ja pamiętam i uważam, że była lepsza niż jest teraz. Natomiast z drugiej strony są nowe lokacje, nowe przygody, nowa fabuła, która nie jest wcale źle wykonana. Te lokacje są piękne tutaj, naprawdę. W stosunku do tego, jakoś to grał ponad 10 lat i tak WoWa. No wow. Natomiast o tak, bo jednak do kataklizmu i trochę w Pandarii, no prawie 10 lat będzie. Odszedłem w 2000... Gra miała premierę w 2004, zacząłem grać w 2005. Czyli to jest 7 lat do kataklizmu. No tak, jeszcze potem powrót do Pandarii, w sumie będzie z 10. I po Pandarii w zasadzie, no to może nie, przesadzam, że 8 lat nie było, ale prawie. W sumie mamy zaraz 2021. Jezus. Jestem starym człowiekiem już. No, więc w każdym razie, żeby nie odpływać, nie zamulać. Tak to wygląda. Prawdę mówiąc. Tak to wygląda, moi drodzy, wszystko. Co to jest? To jest wywerna. O, widzę, że Blizzard też się opierdzielał. To jest wywerna znana z starego Warcrafta. Tyle tylko, że dorobili jakieś, za przeproszeniem, gówno na łbie. No dziwnie. Dobra, idziemy do tej wioski poudawać kobieta. No, z tego co taki zmiana, że z kontekst questu. Tu jakieś piekło się odbywa. Podoba się ta lokacja też. Ma klimat. Nie jest to, to prawda. Blizzard umie robić bagna. Pokazał to na Zangemarsz. Zdecydowanie. Wiedzą, jak się to robi. Mogli zrobić to lepiej, ale jest. Kurde, no jest ładnie, no. Naprawdę jest. Okej, jesteś kobitką. Siema, ziomy. Kuzęcza!
Co mam tu zrobić? This pleases me. Bring more to my lair. I must commune with the master. How are we going to get out of this one? Try to come back in one piece. I listen to your mother. I be going now. Co mam tu zrobić? Ugh, I hate blood trolls. Dobra, będziemy prowadzili tutaj misję sabotażysta. Fair enough. Co mam tu zrobić? Unproven, dirge tested. No, ale na kim, na czym? A, tu, dobra, tu się coś świeci. Co tu się wyrabia w ogóle? Co to jest za miejsce jakieś popierdzielone? Okej. Nie wiem, co mam z nimi robić. Zawsze coś można skurować w trakcie. Czyli są na zielono. Tu powinna być gdzieś skrzynia. Tu ktoś morduje i to dosyć skutecznie. Ma jakiś gnom w ogóle. Tak, goblin mage. Nie, goblin mage. To swój jest. Fair enough. No, trzeba tego używać do czegoś? Nie bardzo wiem, co mam tu zrobić. Unproven dirge tested. Aha, dobra, czy nie, robię co trzeba. Wolno. Tu mam jakiś buff, a bo będę jakoś elitę pewnie tłukł. Wszystko jedno, czy ją zatłukę ją solo, czy nie, to ma większego znaczenia. Dobra. Teraz mam się bić jakichś złych ludzi. No powiem wam szczerze... A, to jest pewnie to do zatłuczenia. Nie, to jest... Good trip. Teraz wszyscy rzucą chyba to, nie? Się zmienię z powrotem w tą babę? Tak. Okej, czy to jest tylko na krótki czas? Jeżeli coś zaatakuje. Co mam tu zrobić? Aha, mam wrócić tam.
No tu mam jeszcze jeden quest na górze, a tam coś śpi. Jak ma to zaciukać. No i tak zrobimy. Bić nóż w plecy. Albo go zepchnąć ze schodów, nie wiem. Się to bardzo nie przejmuje. Mogę wsiąść na mantę. No muszę zrobić najpierw zatrzymałe lokacje, zanim wrócę do tego gościa, żeby dać wszystkie questy już razem ładnie. Czyli tu jaka jest dziura w ogóle w ziemi. Wow. Ciekawe dokąd prowadzi. Lewitacja by rozwiązała ten problem, podejrzewam. No i tu jest ostatni. To jest zdjęcie wieży strażniczej, chyba o to chodzi w tym kwestii. Pewnie, że później to się kurze. Na razie nie muszę się tym przejmować. Dobra, to jest zrobione, lecimy oddać quest. Przynajmniej mam manta, który pasuje do klimatu. Co z tego wyboru? Dark times for Zandalar. What are you doing? Your disguise is gone, but why does mine still work? I think this changes things. No dobra. Tu jakiś bonus dostałem znowu. Te bonusy są fajne. To znowu 9000 expa i gold. Co mam tutaj zrobić? Rozwalić? A, pewnie to. I pouwalniać wszystkich. Fajnie, sprytnie, śmiesznie. Podoba mi się. Mogę go uwolnić? Nie. Jedno. Podynda sobie tutaj jeszcze trochę. Czy tego chce, czy nie? Ktoś tu biegł przede mną. Poczyścił moby. Bardzo łatwe zrobienie bonusu. Mnie to bardzo cieszy. Zniknie? Nie. A, czyli to robi każdy. Nie resetuje się. Zajebiście. Super. Ale tak mam chyba pozabijać wszystkich, czy nie? O, nie wiem. Nie, nie muszę. No to tylko na rozrabiać. Ta dziura w ziemi mnie intryguje. Zastanawiam się, co tam jest w środku. Dobra, coś jest. Może przylecę prosto do Pandarii. Na drugą stronę ziemi. Globu. W końcu wiadomo, a zaraz wiadomo, że jest... Nie jest płaski. Płaskoziemcy pewnie to bardzo przeżywają. Sorry. Ale jest normalną planetą. No to była gdzieś jakaś szalona teoria kiedyś, że to jest nasz świat, tylko z dziwnych okolicznościach przyrody. No tylko typa zapisy to.
No to ciup. Jedno świl. Gdzie on jest? A. Bredniaszek. Ale sobie poradziliśmy. Nie wiem co to jest, a trzeba sobie golnąć. Dodaję buffy, okej. Okay. I to nawet fajne buffy. Jestem skłonny zaakceptować. Też zaliczy progres, czy nie? Tu jest jeszcze do rozrabiania dużo. Dziewięćdziesiąt. Tam jest też sporo. To już jest dużo graczy. Czyli widzę, że nie jestem jedyny, który postanowił levelować. Zastanawiam się też na przykład nad tym, czy może nie zrobić, bo wraz z BFA weszła epicka klasa. Taki tam... You are not prepared w wersji, kurde, Maximus. Tu się teraz coś pojawia. W sensie jak Illidan. Tylko, że jesteśmy Illidanem w wersji mini. Zrobić sobie wersję sprzymierza Illidana. Nie wiem, słuchajcie, zrobię taką listę. Sądy na kanale, jak mi się często zdarza. To jest chyba ta na dole, nie? To. To jest ta intrygująca dziura w ziemi. A. Się można spuścić na dół. Źle by to nie brzmiało. W każdym razie zastanowimy się nad tym. I zrobię ją odpowiednio wcześniej, niech ona wisi sobie cały grudzień. Nawet. Albo i dłużej. Czemu nie? Co to jest to? Dlaczego to się świeci? A, to jest po prostu taka uroda. Zrobimy mu ten Ninja Wjazd. Huit. W każdym razie, że to odpowiednio długo zawisło i przede wszystkim tych z was, którzy grali dużo WoWa, bo ja szczerze mówiąc, tak jak mówię, na przymierze grałem tak, że przenosiłem się po prostu z Hordy na przymierze, bo wspominałem, takie mieliśmy różne tam wymysły z Gideon, ale nigdy nie levelowałem od zera, tylko przenosiłem już gotowe postaci i się po prostu adaptowałem do środowiska. Więc jest pytanie, co jest najbardziej ikoniczną, czy taką największą ikoną, nie wiem, nazwijcie to jak chcecie, najbardziej klasyczną klasą dla przymierza. Czy jest to paladyn faktycznie? To było smutne w sumie, ale bardzo możliwe, że tak jest. Czy ja mogę to na to zaskoczyć? Mogę. I tak zrobię. Nie będę dymał taki kawał. Niech mnie tylko raz trafię. O. Gdzie to jest? Mi się wydaje, że albo Krasnolud Hunter, bo pamiętacie intro do WoWa? Tam to było jedno z pierwszych otwarć, pierwszych ujęć, ten Krasnolud z niedźwiedziem idący wśród śniegu. Albo Paladyn. Sam już nie wiem, szczerze mówiąc. A czemu to zrzucają ofiarę? Chyba się pos... Cześć. I will feast upon your flesh and offer your soul to my master.
Wiem, że się pospieszyłem z tym. To bardzo się z tym pospieszyłem. Ale w sumie. No to was fun. O, będę czekał na respawn. Dobra ci tak. Ja muszę iść teraz wyżej, gdzieś znaleźć swoje miejsce w tym wszystkim. No, w każdym razie zrobimy dużą taką listę, generalnie... Chyba po prostu poproszę w komentarzach, bo tak jak mówię, chciałbym mieć... Ponieważ to będzie mój pierwszy raz z przymierzem, to bardzo chciałbym mieć takie fajne doświadczenie. Chciałbym mieć naprawdę fajne doświadczenia wynikające w tej historii. Dobra, pisma jakieś tam, Shadow pisma jakieś tam leczenie, ale jest wiele do życzenia w porównaniu z tym, co było kiedyś. Więc spróbujemy zrobić taką listę ikon przymierza. Spróbujemy wybrać coś fajnego. Mi jest wszystko jedno tak naprawdę. No może nie. Chociaż w sumie tak, jest mi wszystko jedno. Praktycznie każdą klasą z klasycznych... Z klasycznych grałem w WoWie. Tych takich, które były zawsze w grze. Przynajmniej na altach. Ja nie wiem, co mi Rogue'a. Gnoma. W sumie bardzo korci w tym kierunku. Przygoda. Dobra, idź przodem, oczyść mi drogę. Niewolniku. I ci pozabiję wszystkich. Ooo, to się tutaj zesrane. Dobra, patrz jak to się robi. Ostra dziura. Dobra, bo ja nie bardzo kumam, gdzie mam iść w ogóle. W sensie... On mi pokazuje do góry 166 yardów. Dobra. Będziemy rushować. Po prostu trzeba będzie rushować. Aha, czyli wróciłem do miejsca startu. Czyli się kompletnie... Pewnie tu się będzie trzeba zapuścić zaraz spod jakiegoś ostatniego questu, żeby zabić tego potwora. No to by na dole. Rozpoczyłem. Samo myśl mi się nie chce. No nic. Jeśli nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Czas nagrania 24 minuty. Co to jest? Nie wiadomo. Quest item, ale co jest mam gdzie zrobić widzę. Use feed attempt warp pawn. Tamed warp spawn. Blood crowd. To jest tutaj. Kurwa, nie zdążyłem. Sorry, do bluzgi. Pierdzielono, no.
wystarczyły. Aaaa! To nam brakuje różdżek właśnie. Dobra, jaki bloodspawn? W ogóle gdzie mam tego użyć? Co to jest? Use. Feed attempt warspawn a dose of poisoned mojo. Okej, aha, czy tu będzie trzeba przytruć jakieś te. No dobra, teraz poczekamy na respawn, to dobrze można to zrobić. Z drugiej strony. Nie, już znikła, dobra, czy to będzie szybko. Teraz wam, dlaczego zawsze wybierałem trolla jako rasę do gry, ponieważ one siedzą najfajniej z wszystkich ras po stronie hordy. A tą animację animacje siadania mają po prostu najbardziej wypasioną w świecie. Taki mają słowiański przykuc, to jest genialny po prostu. Świrowo powiana. Dziękuję, do widzenia. No i dobra, zostały te Warspawner. Co to kurde jest? A, to jest to. Co i... To jest Invalid Target. Co ja mam tu zrobić, naprawdę? Czy to chodzi o te takie kulki biegające? Czy to chodzi o to? Nie, to jest... Invalid target. Nie bardzo nad więcej mam tutaj zrobić, szczerze mówiąc. Dobra, przyznaję to. Now we have room for our plan. I am working on a poison to use on Herrick. I want you to take what I already made and use it on the paths around here. Aha, nie to perze, dobra. Fair enough. To nie. Pewnie chodzi o te większe. Kurde, ja mordowałem tyle czasu i nie zrobiłem z tym nic. No nic, dobra. Okay. Zemsta. To są te nietoperze. Albo te czerwone. To złe. O, oh, shit. No to po mnie. Dobra, bierzemy respoison. Nie chcę mi się, szczerze mówiąc, cisnąć. Mamy 28 minut. Kończę tutaj nagranie. Bardzo serdecznie dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia wkrótce.